Ponownie spotykamy się w czwartek, bo dzisiaj żeglarski czwartek. Witam Was serdecznie, mam międzylądowanie w Amsterdamie, tutaj razem z Łukaszem Lesińskim, Marcinem Czajkowskim i wieloma innymi żeglarzami. Wracamy z Portugalii, gdzie wczoraj zakończyły się Mistrzostwa Świata. To były bardzo ciężkie regaty, tak naprawdę nie pamiętam, kiedy wracałem z regat tak bardzo zmęczony, wyczerpany. Bo to były nie tylko, że trudne warunki do żeglowania, ale na tym Atlantyku u wybrzeży Porto pojawiła się bardzo duża, długa oceaniczna fala, gdzieś tam sztorm szalał dalej i ta fala do nas także docierała. Jednego dnia była nawet mała trąba powietrzna, przeszła przez nasz akwen, trzy łódki się wywróciły i to powiem szczerze, pierwszy raz coś takiego widziałem, całe szczęście nic poważnego się nikomu nie stało. Wracamy z tych regat z czwartym miejscem. To nie ja startowałem, ja tam bardziej pomagałem koledze. Zombor zajął czwarte miejsce. Czuję niedosyt i w pewnym sensie taką złość, bo mieliśmy bardzo dużą szansę na wygraną. Z drugiego miejsca startowaliśmy do ostatniego dnia. Odbyły się trzy wyścigi i no, wiele rzeczy nie poszło tak, jak byś tego sobie życzył i byśmy tego chcieli, jak mieliśmy to wszystko dobrze zaplanowane. Zwycięstwo poszło w ręce Nowozelandczyka Andy Maloney, który co ciekawe był na nowozelandzkim jachcie, który wygrał ostatnie regaty w Pucharze Ameryki i to on zgarnął ten Gold Cup i tytuł Mistrza Świata, a my wracamy z czwartym miejscem. Jak ja nie znoszę czwartych miejsc. Tyle razy przyszło mi je zajmować i tutaj właśnie chciałbym na to Wam zwrócić uwagę. I dzisiaj ten odcinek właśnie poświęcam tematowi czwartych miejsc, bo na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku, to były moje drugie igrzyska, też zająłem czwarte miejsce. Najgorsze z możliwych. Kiedy jedzie się i ma szansę, ma szansę na zwycięstwo, czwarte miejsce smakuje najgorzej. To jest porażka. No naprawdę nigdy nie zapomnę tego momentu. I powiem szczerze, że kiedy Żombor zadzwonił do mnie dwa lata temu i zapytał, czy pomogę mu zdobyć medal w Tokio, to powiedział właśnie: Mateusz, ty też byłeś mistrzem świata, byłeś mistrzem Europy i zająłeś w Sydney czwarte miejsce. Ja nie chcę zająć czwartego miejsca. Pomóż mi nie popełnić tych samych błędów, które ty popełniłeś wcześniej. Fantastyczna samoświadomość, można powiedzieć, zawodnika, który już wtedy był mistrzem świata. I tak jak pracujemy, to tak patrzę właśnie na to, że byliśmy gotowi do zwycięstwa także na tych Mistrzostwach Świata. Miesiąc temu wygraliśmy Mistrzostwo Europy. Jednak najważniejszą imprezą będą Igrzyska Olimpijskie w Tokio za dwa miesiące. I powiem szczerze, że coś czuję w niewytłumaczalny sposób, że to, co się teraz wydarzyło w tym tygodniu, może było właśnie jakąś dobrą energią, która nas w tym momencie tak ustawiła, bo jakbyśmy wygrali te Mistrzostwa Świata, może zbyt dużo pewności siebie by się pojawiło, może nasi rywale za bardzo by zwrócili na nas uwagę, a nie właśnie na Nowozelandczyków, czy Hiszpana, czy jeszcze innych zawodników, którzy na pewno będą walczyć tam na medale. Nam także to pomoże zmotywować się, zabrać się jeszcze do cięższej pracy. I myślę, że to, no powiem to dopiero 4 sierpnia na Żeglarskim Czwartku, na który już dzisiaj Wam zapraszam, ale nawiążę do tego momentu, kiedy tutaj nagrywam właśnie w Amsterdamie na tle tego akwarium, którego usiadłem, taki element trochę wodny tutaj wprowadzam do tego odcinka i myślę, że to może się w jakiś sposób to wszystko fajnie obrócić. Oczywiście jest super wygrać w trakcie jednego roku i Mistrzostwo Świata, i Mistrzostwo Europy, i złoty medal Igrzysk Olimpijskich, ale spokojnie podchodzę do tego. Czasami trzeba mieć rezerwę, czasami trzeba mieć szacunek do tego, co się dzieje, podejść ze zrozumieniem i spokojem. Faktycznie te regaty były bardzo trudne, a i tak daliśmy sobie jakoś całkiem dobrze z nimi radę. Więc myślę, że czasami taka porażka w drodze po ten największy sukces, który gdzieś sobie stawiamy, jest także dobrym takim prysznicem zimnej wody na głowę, momentem, kiedy wszystko sprowadza nas bardziej na ziemię i możemy niektóre rzeczy jeszcze poprawić, wzmocnić, żeby następnym razem być jeszcze mocniejszym, w tym szczególnie najważniejszym momencie. Zobaczymy, jak będzie. Teraz chwilę odpoczynku, wracamy do domu i
już za 2 tygodnie z powrotem na wodę. Myślę, że będzie dużo się działo. Bardzo fajny czas przed nami. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Udanego sezonu żeglarskiego. Oczywiście trzymam mocno kciuki za Was wszystkich, jak żeglujecie, czy to po Mazurach, Kaszubach, czy innych akwenach, czy startujecie w kraju, czy za granicą. Dawajcie, żeglujcie jak najlepiej. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za tydzień na kolejnym odcinku Żeglarskich Czwartków. Na razie, cześć.